Hej, cześć, witam Was w kolejnym odcinku, moim odcinku na kanale. Dzisiaj zaprezentuję Wam nową serię. Postaram się od czasu do czasu wstawiać dla odróżnienia filmiki z innych gier, nie tylko World of Tanks. Zaprezentuję Wam jedną z gier, którą gram w międzyczasie wolnym, przerwie tam na uczelni. Mi się zdarzy czasami przerwie, jak się wstanę rano sobie odpalę. Taka gra dosłownie przeglądarkowa dla oderwania się od czołgów czy innych gier. Jak widzicie, jestem na stronie KXI, czy jakoś tak to się czyta, nie wiem dokładnie, nie mam pojęcia. Sam jestem bez uwaga. Mamy tu kilka gier tej firmy. Ja się dzisiaj skupię na Vega Conflict. Jest to gra, w którą gra. Jak widzicie, mam tutaj, zaraz przejdę do swojego profilu, 38 level, mam taki sam nick jak w czołgach. Tutaj mamy, jest to gra science fiction, coś podobnego do Ogame'a, no, nie, no, trochę odbiegające. Mamy tu jedną bazę, którą rozwijamy. Mamy tam systemy obronne na tej bazie, budujemy floty, rozbudowujemy bazę, niszczymy inne bazy przeciwników w kosmosie, floty inne. Taka gra czasu rzeczywistego, przeglądarkowa. Nic się nie dzieje, jak nas nie ma, to nie jest tak, że możemy stracić bazę czy coś, jedynie może zniszczyć, co łatwo jest ją budować. No więc tutaj, jak widzicie, właśnie odpaliłem grę. Cały interfejs jest prosty w użyciu. Gra także jest bardzo prosta, moim zdaniem, i przyjemna w grze. Tak więc mamy swoją bazę. Mamy jakby mamy bazę, planetę, czyli orbita, na której są nasze bazy orbitujące wokół planety, a także sektor, czyli tak jakby galaktyka, w której jest kilka układów planetarnych. Każdy jest po 5, tak, 5 układów planetarnych, które widzicie. No i co? No i do każdej galaktyki prowadzą wormhole, czyli nie wiem, czarna dziura, czy jakiś portal, do którego można przejść do innego sektoru, czy innej galaktyki, w której tak samo znajduje się 5 galaktyk, 5 układów planetarnych. No. Mamy tutaj do dyspozycji, mamy leaderboard, czyli mamy ranking graczy według zdobytych punktów z ataków na innych graczy. Mamy misję do wykonania, taki samouczek, coś w tym stylu. No i co? Gra jest bardzo przyjemna, rozbudowujemy bazę. Mamy struktury do budowania meteorytów, które krążą wokół naszej bazy. Mamy też systemy obronne, takie wieżyczki, które montujemy. Teraz postaram się zaprezentować, jak to wszystko wygląda. No i tutaj mamy właśnie mineralne, mam do wydobywania z asteroidu. Tutaj już jedną wydobyłem, na przykład właśnie, przykładowo. Tutaj relokujemy, mamy dostępne pole, gdzie zaraz tak bardziej, żeby było wszystko widać na spokojnie, ustawię. I teraz widzicie, kliknę Move. Mam w tym miejscu teraz obręb wokół mojej bazy, którego mogę budować. No i tak rozmieszczam tutaj budynki, jakieś wydobywcze do asteroidów, które latają niedaleko bazy, przymocuję ich do nich. No i tutaj mam pole minowe, to jest też jedna ze struktur budynkowych. No i przy użyciu tych wszystkich budynków właśnie tworzymy całą przestrzeń wokół bazy, tak, żeby jak najtrudniej było przeciwnikowi zniszczyć. Zniszczenie mostka, czyli naszej bazy, daje dużo medali dla przeciwnika. Natomiast takie struktury, które nam są niepotrzebne w zupełności, jak widzicie, są poza polem minowym, poza wszystkimi działami, które mają różny zasięg. Jest tutaj możliwość, mamy bitwy, powtórki, tak jak jak w czołgach możemy sobie odtwarzać. Mamy jakieś specjalne technologie, które możemy zdobyć tylko od obcych. Czy też z eventów właśnie mamy specjalne technologie, które też tylko z eventów są do zdobycia w jakimś określonym czasie. Musimy niszczyć jakieś floty, dzięki temu możemy zdobyć tego typu bronie. Mamy sklep, oczywiście mikropłatności, żeby szybciej się rozbudowywać. Włączę sobie osłonę w planety, by nie atakowano ship factory, za które mają zajętą budową statkiem, więc zaraz tutaj 8 minut minie, będę pokazywał wam, jak się buduje statki i takie rzeczy. Mamy silosy, które przechowują surowce, tak jak widzicie, mamy surowce
cztery surowce, na których się opiera cała gra, ekonomia. Trzy, które możemy wydobywać, są to jakieś helium, trzy, minerał, centium. Te wszystkie minerały możemy wydobywać z planety lub też zdobywać, o czym zaraz powiem, a także antymaterię, która jest niestety niedostępna do wydobycia przez nas i musimy ją zdobywać atakując inne floty. Specjalnie do tego floty stworzone, że tak powiem. Cały zamysł jest taki, że każdy gracz buduje swoją planetę, może walczyć z innymi graczami, a dodatkowo są tak jakby sztucznie kierowane przez sztuczną inteligencję floty, taka cywilizacja jakby, nie wiem jak to określić, interpretuję, ja już własna moja interpretacja, która się nazywa Vega Cargo. Są to floty, które dostarczają surowce do takiej wielkiej tutaj platformy, jak widzicie. Tutaj macie jakieś składowiska minerałów, gdzie są wydobywane. I co pewien czas statują z nich lot do tej platformy, gdzie zwożą te całe surowce. W takim wypadku musimy zatrzymać tą flotę, zniszczyć ją, uzyskamy z niej surowce. Następnie między planetami są wysyłane, jak już po pewnym czasie nakumuluje się dużo tych surowców, zostają wysyłane floty w kosmos i także możemy niszczyć. Są to floty sterowane przez komputer, z których czerpiemy surowce, czy też właśnie dotykowe technologie obcych. Tutaj widzicie, startują jacyś gracze, mamy podpisany level floty, zależny od ciężkości. No i co tu jeszcze dodatkowo mogę powiedzieć fajnego o tej grze? Jest wciągająca, bardzo prosta w grze. Można tu powiedzieć, mamy czat, sektora, planety, czy też sojuszu. Tak więc jest, możemy bardzo łatwo tutaj sojusz tworzyć, mamy tu na forum odpowiednie wątki, na Facebooku tworzy się grupy, możemy dodawać sobie koordynatory. No i może teraz jakąś zaprezentować jakąś bitwę szybciutko tutaj. Podpalę swoją główną flotę. Możemy ją tutaj za pomocą kilku, mamy podręcznik kilka opcji. Zawsze tutaj mamy własny flot. No i po prostu możemy tutaj zaatakować jakąś flotę, za lepszą nie było. Mam jakie mogę zdobyć z nich technologie nadzwyczajne. I teraz taki krótko chciałbym, dużo można się rozwijać o tej grze na spokojnie. Chciałbym to zrobić bardzo szybko. Widzicie, tu jest moja flota. A sterowanie jest też bardzo przyjemne, bardzo proste. Można flota automatycznie jest sterowana, jeśli nas nie ma, jeśli jest ponad planetą. I nie możemy przed nią teraz sterować. A tu mamy dosyć potężne statki. Przyciskiem lewym myszym możemy stukać, możemy obracać według kierunku, możemy zaznaczyć dowolnie prawym przyciskiem dwa statki na przykład. Różnego typu działa możemy mieć na statkach. Bardzo dynamiczna gra. Na pewno się nie znudzicie, to to ogamy, gdzie mamy, nie czujemy tego. Możemy wejść w bitwę, prowadzić statkami, łatwo się przyciskać między nimi. Jest dwa razy kliknięcie na stek, przerzuca nas na ten stek, który mamy na liście. Możemy obracać, zaznaczyć wszystkie z tej samej typu jednostki. Więc tak wyglądają bitwy właśnie. Tak walczymy właśnie tutaj z flotami, z których mamy surowce, contains, source. Jak widzicie, zostało tutaj, jak mam załadowany statek surowcami. Teraz opuszczam orbitę, jako że najszybciej się podróżuje przez galaktykę. Jako że podróż wokół całej planety zajmuje dużo więcej niż wyskok w galaktykę i wyskok z powrotem na planetę. Tutaj mogę zlokalizować swoją bazę. Teraz coś może o poziomach, jak to się rozwija gra. Rozbudowujemy bazę swoją, budujemy floty i od niedawno była aktualizacja, która podzieliła nasz level na level bazy i oddzielnie liczy się level floty teraz. Kiedyś było tak, że budowa statku podnosiła nasz level ogólny i każdy gracz nas mógł atakować. Teraz możemy się skupić na rozwoju bazy, w którym mam tutaj level 38 na przykład. To jest mój level bazy, właśnie mój struktur obronnych i budynków. I też levele poszczególnych flot, zależnie od tego, jak statki budowałem. I nie mają na to wpływu, mają wyciski przemieszczenia statku. Budujemy nowe statki, mamy masę statków do wyboru, dużo technologii, jak widzicie. Tu są, mam, takie jest gamma statków i jeszcze więcej, zależnie od tego, którego posiadałem. Niestety
Mam dwa specjalne statki, które zdobyłem od obcych. Jeden jeszcze brakuje mi niestety niektórych fragmentów tego statku. Tutaj mam już najpotężniejsze statki swoje. Każdy tutaj poziomowo jest, ma jakiś większy udźwig. Tutaj załóżmy potrafi, ma dwa sloty pancerza. Ten na przykład ma pięć slotów broni. Różne typy statków, jest pięć typów statków. Jest masa rodzajów broni. Jak może zaprezentuję to na budowie statku jednego. Wybieram na przykład Revolution, no, jeden z lepszych statków. No i tutaj załóżmy sobie go wolutkim, bez wszystkiego. Zaraz wam wszystko omówię, jak to wygląda, więc jest bardzo przyjemna gra, możemy multum po prostu kombinacji floty robić, multum kombinacji statków mamy do wyboru, technologii do rozwoju dział. Liczy się nasz skill sterowania flotą, bo znacznie mamy działa laserowe, czy energetyczne bronie, projective, takie bardziej strzelające jakby pociskami energetycznymi. O, tu jest laserowe takie bronie, krótszego zasięgu, ale bardzo szybkostrzelne, to są długiego zasięgu, mamy eksplodujące. Tutaj znowu mamy elektryd i tak dalej, i tak dalej. Różnego typu właśnie pociski eksplodujące mają jakieś zasięg rażenia wokół siebie, są na przykład wolniejsze, wolniej leci pocisk, czy też szybciej. Więc tych dział tutaj jest masa, jak widzicie u mnie tutaj. Mamy dodatkowo jakieś dodatkowe specjalne podnoszące na przykład sterowność, szybciej lata, na przykład obraca się statek, czy też wpływa na jego ładowność, jakieś dodatkowe moduły można na nim montować, przyspieszające prędkość pocisków, które wystrzeliwujemy, czy też zawężanie, żeby bardziej skutecznie był celny ten strzał też, właśnie tutaj na przykład do broni eksplozywnej, które są mało celne. Teraz Armor Health, o tego jeszcze nie wykorzystałem, to jest jakiś pewnie pancerz, który zwiększa dodatkowo nasz pancerz i naszą ładowność statku. Mamy także pancerze dla statku różnego typu, im tutaj bardziej, tym lepszy przekłada się, ale też im lepszy pancerz, tym dłużej często trwa naprawa, więc trzeba znaleźć taką proporcję między budową, a mamy trzy typy, tak samo cztery typy już teraz, nie mogę powiedzieć, osłon, które na przykład są skuteczne w broni energetycznym, eksplodującym, czy też właśnie projective weapon, a także mamy przeciwko wszystkim typom broni, jednak one mają na przykład odpowiednią pochłanialność, na przykład osłona potrafi pochłonąć około 90% damage'a. Co tu jeszcze mogę fajnego o tej grze powiedzieć? No, budujemy floty, możemy mieć nieograniczoną ilość statków, naprawdę wybieramy, mam całą listę statków, które mam wbudowane, tworzę sobie kombinację, tutaj mam na przykład taką flotę, sobie robiłem tutaj 3 statki tylko, zależnie się od potrzeb buduję statki, walczę z innymi graczami, atakuję inne planety. No co, mogę was tylko zachęcić do spróbowania. Mamy multum technologii. Tworzymy sojusze, jak tu widzicie, mam też Orion, mamy sojusz z znajomymi, już tam mam dobrych znajomych tutaj. Są wojny między galaktykami, co bardzo fajnie wygląda. No, postaram się skupić na poszczególnych aspektach tej gry w następnym odcinku. Dzisiaj był taki krótki wstęp właśnie, mniej więcej jak to wygląda. Więc mam nadzieję, że was zaciekawiłem. Następny odcinek wkrótce na temat tej gry, także innych. I do zobaczenia w następnym odcinku.